Kulon 820 po moich takich drobnych, powiedzmy, przeróbkach, modernizacjach termicznych czy coś w tym stylu. W trybie zasilacza w tej chwili jest. No, ja mu zrobiłem takie lepsze kabelki, ale to nie o to chodzi. A na wyjściu wyłącznik i bezpiecznik sieciowy przydaje się. Szczególnie wyłącznik, jak trzeba coś zresetować czy coś w tym stylu. W jednym z swoich wcześniejszych filmików pokazujących rozkład temperatury po takiej modernizacji. Gdzieś tam wspomniałem, że kiedyś pokażę, co zrobiłem. Więc to tak wizualnie. Czemu te rezystory się mniej grzeją? No mają takie dwa paski podłożone. Tak, żeby nie zasłaniać tych środkowych dziurek. A bardzo ładnie temperaturę odprowadzają do płytki laminatu. Tak samo tutaj. Ta dioda VD6, ten rezystor koło niej. To jest R2 chyba, nie R2. A jego nazwa chyba gdzieś tu zasłonięta. W każdym razie pod spodem ma takiego termopada. Taki niebieski kondensatorek tu blisko radiatora. On też się grzeje, wbrew pozorom. Dioda dostała taką podkładkę z termopada. No i tutaj znowu drugi niebieski kondensator, a rezystor przez termopad. Przewodzącą pastę do radiatora tam strony wtórnej. A reszta jest taka fabryczna. No i oczywiście kabelki wejściowe wewnętrzne łączące płytę zasilacza, można powiedzieć, z tą płytą frontową też wymieniłem, żeby były jak najmniejsze spadki napięcia. Jeszcze pokażę może, no właśnie ten przycisk się przyda, wyłączę. Jestem chyba w trybie zasilacza. Jak widać, po włączeniu na chwilę się włącza, a jako że radiatory są chłodne, to się po drugiej chwili wyłącza i nie kręci. Ale jestem już po wymianie tranzystora sterującego tym wentylatorem, tranzystora PLP. No i myślę, że będzie służył teraz dłużej.